Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online, tym razem tuning nowego pojazdu. I proszę państwa, odpalam sobie internety, przy okazji wam szybko go pokażę. Do klasy Granger, dostępny jest w dwóch cenach. Jest cena 1 400 000 prawie, albo ponad 1 000 000. 5 zleceń ochrony wystarczy zrobić, żeby mieć niższą cenę, czyli bardzo proste jest to zadanko. Więc raczej każdy powinien mieć tą cenę promocyjną zrobioną po takim czasie od premiery DLC. Ale ważniejsze jest to, że on się nazywa 3600LX i kosztuje 1 400 000 powiedzmy, albo 1 000 000. Ale jest też Granger zwykły, który jest już od początku GTA. Jest on w wersji zwykłej i w wersji FIB. I w wersji zwykłej kosztuje 35 000. I on z tyłu ma napis, z tego co pamiętam, 3500LX. Więc mamy teraz wersję o 100 większą, która kosztuje o 1 000 000 więcej. Ciekawie. Zobaczymy, czy jest coś wart. Jest to przy okazji ostatni pojazd, który posiada ulepszenia Imani. Więc jesteśmy w garażu w agencji i sobie go stuningujemy. Więc let's go. O! Siema! Za zwierz. Siema! Dobra. Witam serdecznie Hogatego, tak. To jest Hogaty. To ja. Dobra. Pomoże mi tutaj stingować pojazd i zawsze jest tak, że ja zawsze narzekam na pojazdy w GTA, więc Hogaty, proszę cię, zgaduję, że tobie też ten pojazd się nie podoba, znaczy, dobra, nie wiem w sumie. No powiem tak, ten samochód ogólnie brzydki nie jest, no. Ale jak ci powiem, że wersja fabryczna, taka zwykła, kosztuje 35 000, a wersja z nowego DLC kosztuje 1 400 000, to wtedy dalej jest nawet ładny? No, to mniej mi się podoba. A nie różni się w ogóle praktycznie. Mniej mi się podoba takie zarządzanie cenami w grze, aczkolwiek sam w sobie nie jest brzydki to pojazd, nie? Jeżeli można zauważyć jakieś różnice pomiędzy tym pojazdem a tamtym, to jest chyba okej, że masz kolejny pojazd. Właśnie pytaję, czy można zauważyć różnicę. Przewalenia pieniędzy. Nie, no mi się wydaje, zobaczymy, że wygląda trochę inaczej niż tamten Granger. Ten w ogóle wygląda na bardziej nowoczesny przede wszystkim, nie? Dobra, płyty pancerne. Słabo. Jedynie Patriot miał takie fajne płyty pancerne, że one zmieniały jeszcze szyby, nie? Mhm. No właśnie te płyty pancerne mogliby coś zrobić takiego, żeby jakieś, nie wiem, ładniej to wyglądało. W sensie, ja rozumiem, że płyty pancerne mają chronić przede wszystkim, a nie ładnie wyglądać. No ale mogliby to jakoś też zrobić, nie? No to zamontujemy i sprawdzimy, jakie daje profity. Dobra, hamulce, wiadomo, zderzaki. O, sporo opcji, mamy dwie. Łe. Zależy, jaką opcję robisz. Robisz taką opcję a la samochód dla SWAT, czy... Właśnie taką bardziej bojową bym zrobił, więc chyba polecę nawet w coś takiego. Bardziej bojowa opcja, a nie opcja do jeżdżenia po prostu po mieście, rozumiem. Chociaż z przodu to nawet fajnie wygląda, ale z tyłu mech. Ale dobra, zobaczymy. Jak na maksa, to na maksa. No a jakie ty chciałeś z tyłu? No... No w sumie... Musisz otworzyć, wiesz, musisz otworzyć bagażnik i musisz mieć te jakby dół tego zderzaka, żeby tam można było stanąć dobra, w razie dobra, w, nie? Narzeka. Także... A dobra, dobra, jesteś ty tym... narzekasz jesteś właśnie. Tym, jesteś tym... Ja mówię, że jest git. Tą dobrą stroną, więc dobra, zostaw tak, to w ten sposób. Tak, jestem dobrą stroną po prostu. Ja będę mówił, że na przykład ma... Nie no, opcje wydechów ma spoko, bo co się sporo ich jest. Ja dam podwójne takie poszerzone, spoko. Maski, takie teraz obłe. Zobaczę. No nie. Będzie. Nie. Jaka będzie? Będzie właśnie, karbonowa, wiesz co? Czy. Z maską zaczekam i od razu przejdę sobie do oznaczeń. Bo to zawsze jest ciekawa sprawa i można po prostu potem dopasować maskę pod oznaczenie. Żeby go nie przyciąć jakoś. Dobra, więc jest pas taki maska zwykły. Pod oznaczenie. No taki standard, taki akcent bardziej. Są też takie. Taki więcej pasków. Wyścigowe pasy. Czy one się niby różnią od zwykłych pasów? Nie wiem, tych nie widzę niestety. Widzę tylko to The Classic. Aha, się okay, pojawia dobra. Po boku. Jeszcze na masce ma taki biały pasek, okej. Okay. A na białym samochodzie to tak, widać. Tak, tak, oho, tak, dobra. Jasne, wszystko jasne. To jest w sumie ciekawe. No to jest ciekawe, bo jest coś innego niż wszystkie. Jest wersja różowa. Jest wersja taka. Takie coś. Powiem ci, mi się nie podobają te geometryczne, te nowoczesne takie. To w ogóle to nie mam pojęcia, co chodzi z tym.
No, żeś do lasu mógł pojechać. No, łowieckie more się nazywa, to ma sens, no ale do lasu da się też innymi pojazdami jeździć, jak chcesz. Jest Patriot, takie bardziej... Dobra. I takie wyścigowe teraz widzę, że są. Wyścigowych nie lubię. No, to zwykłe. Ale to jest brzydkie. O, złodne. Kozak. O, to jest brzydkie, sesam. Nie, jak z tych miałbym coś wybierać, to raczej poleciał w to, nie? No, też mi się najbardziej ten spodobał. A, bo żółty jest. Dobra. No. Pewnie tak, ale chodzi o to, że ma jakieś ciekawe wzory i przód ładnie wygląda, nie? Dobra, więc teraz maskę mogę dopasować akurat. Od razu. No, na czarnym to nie fajnie wygląda moim zdaniem, więc ja raczej polecę w coś takiego. Prosta maska. A jaki kolor zostawisz? Właśnie zobaczymy jeszcze. Z białym w sumie nawet ładnie się prezentuje, bo taki ma też na tym oznaczeniu taki biały akcent, widzę. Tak. Biały źle nie wygląda. Akcesoria maski. A, takie coś. A, jest snorkel na przykład, nie? To tak tematycznie powiedzmy. Bo na kanale u Hogatego jutro pojawi się materiał. Snorkel, więc... który nie działa. Proszę bardzo. No właśnie te montowane snorkele nie działają. Czasem jak fabrycznie ma zamontowane, to coś tam to działa, ale rzadko. No... Nie wiem, a to z przodu też nie mam pojęcia, o co chodzi z tym. A co to jest? Właśnie nie wiem, listwa jakaś. Ej, bez kitu, jakaś listwa po prostu. To nie jest... wiem, dziwne, nie chcę tego. A jak to się nazywa? Listwa. Okej, wszystko wyjaśnione. No, to ma sens. Broń główna, są montowane KM-y i te montowane KM-y są... Ej, gdzie one są? A, one są po środku grilla. Okej, to nawet na fajnej pozycji. Mina zbliżeniowa to zawsze jest poślizgowa tutaj. Poślizgowa jest koksem totalnym, ta mina. Do kurum. Idealna. Tak, ona jest idealna wtedy, stary. Lakierowanie to można złapać, potem. A ty dajesz te miny. Klateczka, może być. Dach, można dać stelaż u góry. Zależy jaki pojazd robisz, nie? No nie. Taki bardziej ze stelażem, taki familijny powiedzmy. Bardziej bojowy. Familijny? Mi się wydaje, że z tym stelażem na górze to jest taki bardzo pod las jakby, nie? Zależy co chcesz zrobić, no. Dobra. No, żeś się dowalił teraz te ledy na górze. No kozak! Wygląda. To jest fajne. Ale zobacz, odpali, jak się obniża, co jest? Ej, to nie pasuje do takiego pojazdu, ale to obniżenie jest potężne. No bo on jest bardzo wysoko postawiony, nie? Już na starcie. Ja to zamontuję. Mimo, że to nie ma sensu w takim pojeździe, ale ja to biorę. Bo jest zbyt nisko, żeby tego nie wykorzystać. Skrzynia biegów biorę, wiadomo, turbo jest tym tygodniu taniej nawet, więc też biorę. Koła... Zawsze mam z tym problem. Ale polecił może w jakiś SUV? No właśnie, ja nie wiem, zawsze jest problem z tym. Albo wiesz co, dam nawet terenowe. Nie, terenowe nie pasują. Muszą być SUV jednak. To tak, jak nie wiesz już co chcesz zrobić tutaj za bardzo, nie? Nie, bo terenowe są tyle spoko, że nie wiem czy wiesz, ale w aktualizacji... Nie wiem, chyba Sky Perico to było. Nie pamiętam dokładnie w której, ale tak czy siak. W którejś z aktualizacji zrobili taką akcję, że jak dajesz sobie terenowe opony, no i wiesz, jak one mają ten bieżnik cały, nie? Mhm. To jeżeli dasz sobie teraz koła, projekty opon, dasz opony niestandardowe, to zobacz, jak one się zmieniają. Jaka jest różnica między nimi. To są jedyne opony, które się zmieniają. Jest spora, no. Ale tu widać, ale że ładnie wyglądają. Tu masz jakoś 360p, a tu masz 4K, nie? To jest fajne. I to zamontuję nawet, niech będzie. Mimo, że to nie pasuje tutaj. Szyby. No, mogę no właśnie, ten samochód póki co wygląda, jakbyś nie wiedział, czy chcesz nim wyjechać na ulicę i przeszpanować. Jedyne wiem, co chcę z nim zrobić, to tyle, że po nagraniu odcinka, no może. Wysadzisz go. Może po jakimś dłuższym czasie, tak jak tam to zniknie z mojej kolekcji, więc bez znaczenia. Lakierowanie jeszcze trzeba oczywiście sprawdzić, metaliczny kolor podstawowy. Ej, w sumie w czerni się prezentuje nawet fajnie. Ale chyba jednak polecę coś innego. Czerwony mech. A różowy był piękny. No to wiadomo, to na miniaturkę prosto. Ale raczej ja bym wolał coś innego polecić.
Niebieski też wiadomo, zawsze dobrze mech. Pasuje. Nie pasuje kobiety wiadomo, niebieski. Wiadomo, że pasuje. Nie, no, ale no. Ten biały jest idealny po prostu, nie? Nie no, biały tak, biały tu najfajniej chyba działa. Więc tyle. A kolor dodatkowy gdzie jest? Pewnie zgaduję, że nigdzie. Dobra. W środku ta... gąbka, powiedzmy, czy jak to się zwie, jest inny kolor. To jest potężny kolor dodatkowy, którego nie chcę zmieniać. Dobra, możemy sobie wyjechać, sprawdzimy jaki ma... Dobra. Jaką ma wytrzymałość ten pojazd, bo mamy te ulepszenia Imani. Ja ogólnie zauważam, że te wszystkie pojazdy z tym specjalnym pancerzem wytrzymują tyle chyba samo rakiet. No, też mi się wydaje, że wytrzymałość jest tak samo. Odpal światła długie. Chwila, wait. Bo inne rzeczy nie zrobiłem jeszcze. Ja pierdzielę, dobra, muszę wrócić na chwilę. Czego nie zrobiłeś? Ulepszenia Imani nie zamontowałem. więc to jest jedyny profit tego pojazdu tak naprawdę. Trzyma się... co chcesz zamontować? Raczej to co zawsze, czyli... no to, że nie mam jeszcze rakiet. Sterowanie, rozumiem. Zale sterowanie jest takie do pobawienia się na dwa razy, ale... zagłuszka no, bierzenia rakiet jest o wiele lepszy. Do pobawienia się praktycznie, nie? Dobra, teraz możemy jak wyjeżdżać. Jak nikt nie strzela tymi rakietami, to... Znaczy, akurat ty raczej takiego problemu nie masz. Bo raczej grasz na sesji, gdzie jesteś sam. No ale jak ktoś chce na sesji publicznej sobie pojeździć, to... No tak, jest to całkiem spoko tak rzecz, robi. Ale też jest frustrujące, na przykład wczoraj... Odpal długie, światła. Odpalam. Pyk. O, są te górne LEDy. Powiem tak, te ulepszenia pancerza. To, że nie da się namierzać, ma też swoje minusy takie, że... O, minę postawił. Minusy są takie, że też da się to wykorzystać w zły sposób. I na przykład ja wczoraj grałem sobie na sesji na PlayStation growej numer 4. No. Jakiś frajer ustał mi pod tym. Pod budynkiem, do którego chciałem wejść. No i był problem, żeby go zdjąć. Bo ma pojazd, który wytrzymuje mnóstwo rakiet i nie da się go namierzyć, nie? Więc to też jest opcja do trollowania innych, więc trochę no tak, no to jest. Ma to swoje problem. Dwie strony. Dobra, zobaczymy. Ile rakiet wytrzyma? Sprawdzałem, ile rakiet wytrzymuje takich namierzających, ale zwykłego RPG nie sprawdzałem, więc sprawdźmy teraz. Chcesz w tym miejscu to zrobić? Nawet teraz tutaj, pyk. Dobra. Jedno wytrzymuje, no to wiadomo. Byłoby trudno. Dwie wytrzymał. Dwie? Ej, odpadły drzwi? No. Lol. Trzy. Dwie? Po czterech wow, rakietach szybko. Zwykłych. No bo te rakiety zwykłe, nienamierzające są o wiele potężniejsze. No, ale myślałem, że tak... Ej, sześć? Aż dla pewności sprawdźmy jeszcze raz ten pojazd z... namierzająco. Naprawdę. Mi się wydaje, że RPG zwykły wali dwa razy większe obrażenia, a... To też mi się wydaje, że dwa razy, a tamten wytrzymał więcej. No więc... dziwne, bo jak sprawdzaliśmy tego, czempiona, on się tak nazywał, no wytrzymał chyba 13... Po 13 chyba padł. No, też mi się wydaje, że dużo więcej. A nie spodziewałem się kompletnie, że po 4. No to myślałem, że po 6 padnie. Widzę, że namierzam jakiegoś przypadkowego cywila, ale trzeci jest za tobą, więc... Dobra, już jest... nieważne. Dostał dwa. Drugi. Dostał trzy. Trzeci. Ale kurde, drzwi się otwierają, o co chodzi? No. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I teraz? Osiem, nie. Dziewięć. 10. Okej, czyli tych wytrzyma pewnie tyle samo. Przeżyję to. Nie wezmą mnie żywcem. 11. Niech podskakuje. Po 12 pada, okej. Czyli bardzo podobnie, czyli to jest jakby 3 razy silniejszy ten zwykły RPG. No tak by wiesz, chodziło. No, okej. Ciekawe. Jestem ciekawy, czy da się dostać jakieś statystyki, które są w grze. I to dokładnie obrażeń napierdziela. Okej, no i pojazd nie jest warty żadnych pieniędzy tak naprawdę. No na pewno nie jest warty tyle, ile jest aktualnie. Szczególnie, nie, że jest to... Chciałem powiedzieć reskin, ale bardziej remodel powiedzmy. Starego pojazdu. Jakby tak był wart z 900 tysięcy, to byłoby lepiej. Tak, zamiast miliona 900 tysięcy. Kozak. Dobra. Okej,
To proszę państwa, tyle jeżeli chodzi o ten materiał. Dzięki wielkie, jutro materiał Hogatego, wpadajcie. A ja Hello. Się zanim, proszę państwa. Nawet się nie pożegnam, bo jestem w kur...